Witam wszystkich w kolejnym odcinku Egzekada na Luzie. W dzisiejszym omówimy sobie moduł, który daje możliwość projektowania szyn zgryzowych. Zapraszam. Zaczynamy projektowanie. Oczywiście jesteśmy na samym początku w zakładce Exo, gdzie definiujemy sobie rodzaj pracy. Jak widzimy, w naszym przypadku szyna będzie projektowana na dolnym modelu, gdzie właśnie rodzaj pracy Bite Splint już jest zdefiniowany. Odklikamy sobie jednego zęba, żeby Państwo zobaczyli dokładnie, gdzie ta funkcja się znajduje. Właśnie tutaj Bite Splint, czyli szyny zgryzowe. Oczywiście tabelka dająca możliwość doboru materiału, z którego chcemy tą szynę pozyskać. Wróćmy do zakładki Exo. Przejdźmy sobie do designa. OK. Przed nami model, na którym będziemy sobie projektować naszą szynę. I oczywiście pierwszy etap, który jest odpowiedzialny za blokowanie podcieni na naszym modelu. Blokowanie podcieni, czyli nanosimy sobie wirtualny wosk w miejsca, w podcienie, gdzie według nas są największe i one powinny być właśnie wyblokowane dla odpowiedniego wprowadzenia szyny u pacjenta. Program, takie miejsca, gdzie są przez niego odczytane największe podcienie, są te miejsca zaznaczone na kolor czerwony, właśnie jak tutaj widzimy na tych obszarach. Czyli to są miejsca, gdzie program sobie sam zdefiniował nasze podcienie. Oczywiście, co na tym etapie możemy zrobić z naszej strony? Odpowiednio nachylić model pod odpowiednim kątem, tak abyśmy też mogli sobie ingerować w to blokowanie podcieni i widzimy, że każde nachylenie tej strzałki tutaj zielonej na samym środku tej osi powoduje przemieszczenie blokowania w inne miejsca, czyli intensywność blokowania podcieni na poszczególnych obszarach. To jest raz. Dwa. W okienku możemy sobie te parametry też nanieść cyfrowo, tak? Czyli wpisując sobie odpowiednie wartości w okienka, które nam tutaj są tutaj widoczne. Kolejne parametry bardzo istotne. To minimalna grubość samej płyty naszej szyny, którą możemy sobie tutaj ustawić. Wycienienie oraz okienko pod hasłem milling diameter, czyli nazwijmy sobie to parametrem, bo kompensacji freza, ale to już bardziej skierowane jest pod obsługę programów CNC. I drodzy Państwo, uznajmy, że takie blokowanie podcieni, które nam wskazał program, jak widzimy, jest dla nas odpowiednie. Wybierzmy sobie ten rzut, potwierdźmy i w tym momencie następuje blokowanie podcieni na naszym wirtualnym modelu gipsowym. OK. I przed nami gotowy model z wyblokowanymi podcieniami. Zwróćcie uwagę Państwo, że miejsca, które zostały wyblokowane przez program, mają właśnie taką kolorową barwę, czyli te wszystkie tutaj widoczne kolorowe powierzchnie, w tym przypadku zielone, takie niebieskie z niebieskawymi odcieniami, to są wszystko miejsca, które są poblokowane, wyblokowane. OK, po tym etapie możemy sobie jeszcze tutaj w okienku przejść do zakładki Freeforming, która daje nam możliwość jeszcze ręcznej ingerencji w korektę tego modelu. I co możemy? Używając funkcji dodawanie, możemy sobie jeszcze wyblokować pewne miejsca, które według nas powinny jeszcze właśnie być w ten sposób wyblokowane. Zakładka
smooth, czyli wygładzanie, czyli możemy sobie miejsca, które ewentualnie program wyblokował, możemy sobie je troszkę bardziej wycienić, czyli zdjąć ten wirtualny wosk, który został naniesiony przez program. Właśnie w taki sposób, jak to Państwo widzicie. OK. Jeśli uznajemy, że model jest gotowy do zaprojektowania szyny, przechodzimy sobie krok dalej. Mamy tutaj jeszcze oczywiście dostępną funkcję wirtualnego artykulatora, ale to omówimy sobie w następnych odcinkach. Pomijamy sobie. I w tym momencie musimy sobie wyznaczyć zasięg naszej szyny. Czyli mówiąc bardzo potocznie, odklikać punkty wyznaczające zasięg. Oczywiście za chwilkę, jeśli linia nam się już połączy, będziemy mogli ręcznie jeszcze ją sobie poprzesuwać w miejsca, gdzie uznajemy, gdzie powinno być. Jeśli chcemy połączyć linię, klikamy sobie dwa razy na ostatniej kropce. W tym momencie program nam łączy właśnie obszar, który zaznaczyliśmy. I mamy narzuconą już wstępną bryłę naszej szyny na modelu, jak widzimy. W okienku, które jest tutaj cały czas aktywne, czyli projektowanie naszej szyny, co możemy sobie zmienić? Occlusal thickness, czyli grubość samej płyty na części okluzyjnej. Mamy tu wpisane 2,5 mm. Zmieńmy sobie ten parametr na inną wartość. Załóżmy na 1 mm. Zastosujemy. I zwróćmy uwagę, że za chwilkę się pojawi bryła szyny, która będzie właśnie skorygowana do tej niższej wartości grubości powierzchni okluzyjnej. Właśnie to się teraz stało. Drugi parametr odpowiedzialny za grubość płyty po stronach zewnętrznych, tak? Czyli jeśli mówimy tutaj od strony przedsionkowej, czy też w tym przypadku językowej. I parametr odpowiedzialny za wycienienie samej płyty, który jest ustawiony na 3 mm. Czyli jak widzimy, ingerencja w podstawowe parametry naszej szyny jest tutaj duża i osiągnięcie odpowiedniej bryły jest bardzo mocno intuicyjne. Przejdźmy sobie krok dalej. Następnie pojawiło się okienko pod hasłem Freeform, znane już z poprzednich projektów. Okienko, które daje możliwość ingerencji w samą szynę, w samą bryłę szyny, czyli modelowanie, tak? Tam, gdzie jeszcze według nas powinniśmy sobie ją w jakiś sposób pogrubić, właśnie w taki, jak widzimy teraz, na tym etapie wykonujemy, bądź też wycienienie szyny, bądź załagodzenie też i samej bryły, czy po prostu ingerencja w samą bryłę szyny. Oczywiście tutaj już nie naruszamy, o tym warto wspomnieć, że na tym etapie freeformingu, tak, czyli ręcznego modelowania naszej szyny, nie naruszamy już podstawowych parametrów tych wartości, które zostały wpisane wcześniej, czyli nie zmienimy już jej grubości na każdej powierzchni, czy to na okluzyjnej, czy przedsionkowej, bądź też językowej. Przejdźmy sobie do zakładki Anatomia, a w zakładce Anatomii
mamy dwie funkcje. Dwie funkcje, które nam dają możliwość ingerencji modelowania w dwa obszary, czyli tak zwany mały rejon, region. Jeśli jest on aktywny, to jak widzicie teraz, możemy sobie dowolnie poruszać szczytami zębów, kształtów zębów, które są widoczne na części okluzyjnej naszej szyny. Ok, cofniemy sobie. I druga funkcja, czyli poruszanie większym obszarem naszej szyny, bryły naszej szyny. Widzimy, większy obszar jest podatny na modyfikację. W taki właśnie oto sposób cofniemy sobie. I ostatnia zakładka w okienku Freeform, czyli adaptacja, która daje nam możliwość optymalnego dopasowania naszej szyny w okluzji, tak? Tutaj mamy oczywiście podgląd, jeśli chodzi o punkty kontaktu. Włączmy sobie teraz model antagonistów i widzimy, jak szyna leży nam w okluzji, wybierając sobie funkcję adaptacji, docięcie. Program nam automatycznie dotnie bryłę naszej szyny w okluzji. Przejdźmy sobie krok dalej. I przed nami gotowa bryła zaprojektowanej naszej szyny. Sądzę, że projektowanie szyn w tym module jest intuicyjne i łatwe, a dostępne narzędzia pozwalają na uzyskanie optymalnej bryły naszej szyny, optymalnie dopasowanej do modelu i do warunków u pacjenta. Dziękuję bardzo za uwagę i zapraszam na kolejne odcinki. Do zobaczenia. Jeżeli spodobał Ci się ten materiał, koniecznie zasubskrybuj nasz kanał TechDental TV oraz zaznacz dzwoneczek. Będziesz na bieżąco informowany o dodaniu nowych filmów, które z pewnością Cię zainteresują.